Przemysław Gawin. Krystian Błank. A to kolejny odcinek na gorąco w deszczowej scenerii, też niestety przykrej, bo Bytowia po raz kolejny przegrywa. Czwarty raz z rzędu i no już trudno mówić w jakich słowach tutaj, czy dramatycznie, czy katastrofalnie, czy jeszcze inaczej. No trudno, mi też trudno wymyślić już jakieś inne synonimy do tych słów. Brakuje tytułów po tę porażkę. O, no można to powiedzieć, ale też dosyć ostro dzisiaj porażkę zareagował trener Adrian Stawski. Dzisiaj naprawdę podobno w szatni po pierwszej połowie bardzo ostro, można powiedzieć, nakrzyczał wręcz na zawodników. Mówił o skandalu, jeśli chodzi o pierwszą połowę, jak zagrali, ale to tak wyglądało, jak naprawdę naszym zawodnikom trzęsły się nogi przed zawodnikami Górnika. No tak, no i też tutaj się zgadzam, bo trener Kafarski, trener Stawski powiedział, że no, nie ma właściwie, nie było przed czym właściwie się obawiać, jeśli chodzi o Górnik Zabrze. To nie jest ten Górnik, który był jeszcze 2 czy 3 sezony temu. To jest Górnik zmieniony, Górnik, który zajmował 8 miejsce w tabeli. Myślę, że jak Bytowia grała wcześniej z mocniejszymi ekipami, nie bała się aż tak, nie wiem, tutaj chyba strach przed marką zespołu może jakiś zaistniał. Od kiedy gra historia, od kiedy gra marka? No tak, to nie jest przecież Górnik Zabrze z Lubańskim czy Polem, także no tutaj historia historią, a to co mamy obecnie to jest obecnie. Górnik zajmował 8 miejsce. Gra na tym samym poziomie co Bytowia, nie ma właściwie strachu. Nie powinno być przynajmniej strachu przed tym spotkaniem. Trzeba przyznać, że trener Stawski no, szuka jakiegoś rozwiązania, zmienia. Dzisiaj zmiany też w linii defensywnej, o to się pytałem. I rzeczywiście to się zgodzę się z trenerem Stawskim, że Fran González był jeden z lepszych obrońców dzisiaj. Nieźle wyglądał. Co jeszcze można powiedzieć o pozostałych zmianach? To, że w końcu powrócił Janusz Surdykowski, zagrał w drugiej połowie. I ta połowa była lepsza. No tak, tak. Surtykowski wrócił. Tylko parę razy się poprzepychał, parę razy gdzieś utrzymał się przy piłce, ale on też dopiero wraca po kontuzji. To nie ma też wiele co od niego wymagać. Cieszy, że wraca właśnie. Że wraca ten napastnik, pomocnik dla Ploja, ewentualnie może to Ploj będzie teraz pomocnikiem Surtykowskiego. Bo Ploj dzisiaj w pierwszej połowie był trochę niewidoczny. W drugiej grał już tylko niespełna 20 minut. Także no, też tam jakoś wiele nie zaprezentował, został ściągnięty i myślę, że taki trochę jego występ do zapomnienia. Natomiast właściwie ta pierwsza część pierwszej połowy no, myślę ustawiła to spotkanie. No, wtedy Górnik dominował głównie po stałych fragmentach, to było dzisiaj jego... To było takie spotkanie stałych fragmentów, bo Bytowia też ich miała dość sporo. No tak, ale w pierwszej części właśnie tej pierwszej połowy miała ich mało. Wtedy to właśnie Górnik dominował po tych stałych fragmentach, o dziwo. Że właśnie nie stwarzał sobie zbyt wielu sytuacji z akcji, ale właśnie ze stałych fragmentów gry. No a Bytowia temu nie potrafiła się jakoś przeciwstawić, nie potrafiła tego powstrzymać, tego nawału stałych fragmentów gry. Nawału rzutów rożnych, no i też z jednego właśnie padła bramka. No i cóż, czwarty mecz pod wodzą trenera Adriana Stawskiego, no i czwarty przegrany. Nie jest to zbyt dobry bilans na razie, no to 0 punktów zdobytych przez trenera Stawskiego, no i to kiepsko to wygląda, delikatnie mówiąc, można powiedzieć, no i źle po prostu. Takie pytanie zadam przykorny. Na ile to jest jego wina, a na ile tego, że nie podjęto wcześniej wiadomej decyzji, że szybciej powinien odejść trener Tomasz Kafarski, a tak trener Kafarski miał czas na przygotowania, potem nagle został dzwoniony po 3 meczach, przyjmuje trener Stawski, zespół jest coraz bardziej rozbity, trener Stawski wiem, że się stara, bardzo chce, bardzo i to widać, że mu zależy, to co mówi też na konferencji, że to jest skandal, jak grali jego zawodnicy w pierwszej połowie. No i pytanie, co tu można zmienić, bo to ja naprawdę nie wiem co. To jest dziwne pytanie, ale takie muszę zadać. Znaczy, no, bardzo rozbudowane swoją drogą pytanie. Jeżeli chodzi o to, czy to jest wina trenera Adriana Stawskiego, uważam, że nie do końca. Właściwie bardziej ja bym tutaj winił może przygotowania trenera Kafarskiego, też może decyzję zarządu, kiedy zwolniono trenera Kafarskiego po 3 meczach. Już rundy wiosennej po powrocie po okresie zimowym. Jeżeli zarząd chciał
zatrzymać trenera Kafarskiego, no to mógł go zatrzymać na dłuższy okres, a nie zwolnić go po trzech meczach. A znowu, jeżeli nie chciał go zatrzymać, no to mógł go zwolnić już zdecydowanie wcześniej, gdzieś w listopadzie, po rewanżowym spotkaniu z Arką Gdynia, a niekoniecznie trzymać go tak długo, bo to jest... No to efekty mamy dzisiaj. Efekty mamy tych przygotowań, tych decyzji trenera Kafarskiego, tych, nie wiem, może jakichś błędów w przygotowaniu. Bo to wygląda źle. Ja nie wiem, co jest przyczyną tego, takiej gry bytowi, że ona po prostu jakieś nie ma mocy w tej drużynie, nie ma jakiejś wiary. Nawet trudno powiedzieć, co w niej jest, bo wiele rzeczy jej brakuje, a niewiele ona ma. No tak, tak już jest w naszej drużynie i naprawdę trudno szukać jakichś takich, nie wiem, no też powodów dla takiej sytuacji, bo mówisz o tym, że ten Kafarski być może został za szybko zwolniony, tak? Tak mogę rozumieć twoje... Ja wiem, o co sobie chodzi, o taką konsekwencję. Na drugiej stronie, czy trzymanie trenera Kafarskiego to zmieniło? Znaczy, no ja osobiście uważam, że trener Kafarski powinien zostać zwolniony już po meczu rewanżowym z Arką Gdynia. Wtedy był najlepszy na to okres, ale jeżeli zarząd go zostawił, no to też jest moim zdaniem bezsensowne zwalnianie go. Rozumiem, że w twoim rozumowaniu to jest tak, że zarząd przeczy sam sobie, tak? Swojej decyzji, że niby zostaje, a tak, potem niby go zwalnia. No tak, no to jest akurat, myślę, dobre, ale naprawdę rozważając to, co można byłoby tu zmienić, to naprawdę jest trudno powiedzieć co. I ja szczerze nie uważam, że nowy szkoleniowiec, jakiś, nie wiem, z nazwiskiem czy coś, czy dałby radę to poukładać inaczej, czy byłby lepszy niż Adrian Stawski? Ja szczerze wątpię i może trochę kontrowersyjnie mówię, bo coraz więcej osób się mnie pyta, czy Adrian Stawski poleci, czy zostanie zwolniony, tak? Czy to będzie inaczej, ale ja nie widzę sensu takiej decyzji. No na pewno byłaby to decyzja trudna do podjęcia. No nie wiem, ale co zmieniłby nowy trener? Też trudno powiedzieć. Czy on nagle by odmienił na tyle zespół, że on zacząłby wygrywać seryjnie mecze? No też w to wątpię. No tutaj nowy trener musiałby znowu wejść do drużyny. Znowu musiałby poznać zawodników. No a trener Stawski no jednak zna zawodników, wie na co ich stać. No może przykornie to jest to, że on ich zna. No właśnie, no i trudno tutaj powiedzieć, co nie gra. Bo nie gra wiele rzeczy, a mało rzeczy właśnie gra w tym zespole i trzeba wiele w tym zespole zmienić. Naprawdę nie zazdroszczę trenerowi Stawskiemu jego obecnej roli, no bo dostał ten zespół do prowadzenia w bardzo, bardzo trudnym momencie, bardzo zespół rozbity, no a też trudno w takiej sytuacji trenerowi poukładać na nowo taki zespół, no i na nowo, żeby on na nowo uwierzył, wygrywał kolejne spotkania. Za tydzień mecz w Kluczborku i to jest już ostatni rywal, który jest za nami, a z którym jeszcze nie graliśmy drugiego meczu w rundzie rewanżowej. No może tam, jak nie wtedy, to kiedy, tak? Jeszcze jedno, pierwsza liga to jest taka, takie to są takie rozgrywki, w której każdy wygrywa z każdym. Dzisiaj GKS Tych pokonał Chojniczankę 4-2 na ich stadionie, na jej stadionie, i to jest naprawdę niespodziewane. Każdy może wygrać z każdym, ale tylko wydawanie nie może z nikim wygrać, zwłaszcza... Może kiedyś w końcu przyjdzie taki moment, bo jakoś no, nie wierzę, żeby to nie zdobyłaś do końca sezonu żadnego punktu. No to w końcu musi jakiś punkt zostać zdobyty. Mam nadzieję, że jakieś 3 punkty. Albo i więcej dostaniesz, żeby to jeszcze zdobyć. No wiesz, 9 meczów kolejnych i 1 punkt. No to są katastrofalne wyniki. Mimo to życzymy Państwu, żeby te święta były spokojne. No czy radosne będą po tym, co grała Bytowia, to pewnie aż tak nie, ale aby było dobrze. To tyle w kolejnym odcinku Na Gorąco. Krystian Błank. Przemysław Gawin. Do zobaczenia, do usłyszenia.